Więc zaczynamy. Prawą rękę mam już zrobioną. Prezentuje się to tak. Czekajcie, gdzie wy tu jesteście? Tak się to prezentuje. Ja obecnie mam bardzo, bardzo krótkie paznokcie, więc no może nie wygląda to jakoś super zachęcająco, ale potrzebujemy lakier taki główny, bazowy, w najjaśniejszym w sumie odcieniu. Ja mam akurat tutaj taki jasno-fioletowy, liliowy kolor, to jest 140 Lilac z My Secret. Lakier pośredni, tutaj akurat Salon Pro Rimmel w kolorze 312 Ultraviolet. I ostatni lakier, czyli ten, który jest przy samym końcu, paznokcia, to jest mój ulubiony lakier, jeden z ulubionych, to jest Kubus numer 234. Nie wiem, czy on jest cały czas dostępny, to jest taki hardkorowy, różowy kolor. Oczywiście jakiś taki podkład, lakier typu utwarcacz albo odżywka, którą nałożymy na paznokcie, żeby ich za bardzo nie przebarwiać. I może coś takiego, co nałożymy na paznokcie. Ja mam akurat takie dwa w jednym, czy jest nawet trzy w jednym. To mi utwardza paznokcie, bo ja nie używam tej odżywki 8 w jednym z Eveline za każdym razem, bo trochę żeście mnie nastraszyły i chyba trochę faktycznie mnie paznokcie bolały. Więc używam tego utwardzacza, dzięki temu paznokcie się tak nie rozdwajają i będę go też używać na lakier, jak już skończę. No a do drugiej części, czyli do tej ozdoby, którą mam tu na środkowym palcu, to potrzebujemy blaszki Essence z tym wzorem tutaj, no i całego kompletu do stempelków. To oczywiście nie musi być Essence, ale tutaj ja mam zdrabkę i stempelek, no i biały lakier. Oczywiście można to zrobić też na czarne, jak tam chcecie. Potrzebujemy też zmywacza do paznokcia, ja mam akurat i Sany z Rossmana, i oczywiście patyczki kosmetyczne i gąbeczkę taką zwykłą do podkładu, którą często można dostać w Inglocie, na przykład przy zakupach, albo można ją tam kupić za grosze, na przykład w Rossmanie. Dobra, i zabieram się do roboty, bo trochę za dużo gadam. Pierwsza rzecz, którą musimy wykonać, to nic innego jak pomalować jedną warstwą paznokcie na ten kolor bazowy. No i teraz czekamy, aż ta pierwsza warstwa dość dobrze wyschnie. To nie powinno zająć dużo czasu, bo pierwsza warstwa przeważnie dość szybko wysycha. No dobra, powiedzmy, że ta pierwsza warstwa już wyschła. Teraz bierzemy gąbkę do podkładu, gąbkę do podkładu, zwykłą taką silikonową. Ja tutaj już z tej strony robiłam lewą rękę. Oczywiście jeżeli robicie dwie dłonie naraz, no to korzystacie z jednego takiego miejsca na gąbce. To mi już tu trochę przeschło. Nie będę już tą stroną robić, ale zrobię tą stroną. Także można też potem ściąć kawałek tej gąbki, gdzie jest lakier i możecie dalej na danej płaszczyźnie jej używać. Czyli przejdziemy teraz do tej strony. No i oczywiście na logikę przyłóżcie sobie najpierw tak, jak będziecie przykładać do paznokcia, czyli krawędzią w tą stronę i widzę, że muszę nałożyć najpierw jasny, później średni i na końcu ciemny lakier. No i jedziemy. Jasny. To nie są za grube warstwy, ale takie, żeby się wchłonęły dobrze w gąbkę. Teraz średni. No i różowy. Widzicie, powtarzam te warstwy, żeby tutaj już na samej gąbce też stworzyć taki efekt przejścia. Ok. I jedziemy. Delikatnie z... nie ta ręka, z wyczuciem. Jak widzicie, te lakiery są bardzo gęste i dają od razu taki dość intensywny efekt. Tak, i teraz czekamy też, aż to trochę przeschnie. W tym czasie nakładamy znowu
warstwy w to samo miejsce, tak samo nakładamy. Druga warstwa. I skończone. Ważne jest to, żeby wybrać lakiery, które są dość gęste i dość dobrze napigmentowane, bo jak ja wcześniej próbowałam, to mnie strzelało po prostu i nie dało się dobrze tego wzoru wykonać. I ważne jest też, żeby właśnie ten pierwszy lakier, najjaśniejszy, żeby nim przemalować całą płytkę. To może być biel, może być beż, może być jasny róż, jakiś taki jasny, dość dobrze napigmentowany kolor, który pozwoli nam na... Na co nam pozwoli? Pozwoli nam na to, żeby te kolory następne, czyli te ciemniejsze, już były bardziej widoczne. Oczywiście kombinacje kolorystyczne też możecie robić taką, jaka Wam się tam akurat podoba. No i czekamy teraz, żeby to lekko przeschło i możecie też oczywiście pociągnąć, musicie pociągnąć z jakimś top coatem, który sprawi, że ta powierzchnia się tak wygładzi tych paznokci, bo teraz jak się przyjrzycie, to ona jest taka, ta powierzchnia jest taka nierówna, jest taka kropeczkowana, że tak powiem. Oczywiście trzeba to wszystko wyczyścić w koło patyczkiem i zmywaczem do paznokci, a później będziemy robić na wybranym paznokciu wzór stempelka. I tam, gdzie będzie wzór stempelka tego... O, światło uciekło. Ten, gdzie jest wzór stempelka, tego nie będziemy pokrywać na razie top coatem. Dobra, paznokcie są skończone. Mam nadzieję, że temat, mimo tego, że stary, to Wam się spodoba, bo mi się podoba bardzo. Dla mnie to jest osobiście coś nowego, ale ja często w takich kwestiach paznokciowych jestem dość zacofana. No i to tyle. Do następnego razu. Cześć!